widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj, słuchajcie, dostałem pewną wiadomość, tam, która jest pod moim domkiem. Zaraz dowiecie się, jaka to jest wiadomość, ale zanim to ja idę po Milki, ponieważ z nią chciałbym właśnie tam zajść. Halo, Milki! You spin me right round, baby, right round. Co tam, Szybson? Łopa, gam gam style. Dobra, dobra, chodź, chodź, muszę ci coś pokazać, bo okay. Mam dostępną taką wiadomość bardzo fajną, bardzo ciekawą. Szybson! Co? Słyszałeś to? Co? Ja nie mogę. Ej, widzowie, nie zostawili łapek w górę, nie. Nie, to się nie dzieje, nie, naprawdę. Nie, naprawdę, nie zostawili łapek. Nie, serio, nie, no. Dobra, ja kończę odcinek, ja nie będę kontynuował odcinka w takich warunkach. Nie, dobra, widzowie, bez łapki w górę, koniec. Nie, koniec, pa. Nie masz takiej możliwości, nie ma, nie, Emilia wyszła z... Dobra, nie, koniec, widzowie, dzisiaj. Dzisiaj nie będzie filmu, niestety, bez łapki w górę, to wiecie, to można... To ej, można... dobra. Ktoś zostawił łapkę jedno. Oj, ej, 14 łapek, 14, dobra, 28. 44, Boże, okay, 50 300... łapek, dobra, wystarczy. Dobra, jest dobrze, jest... jest dobrze, jest dobrze. Dobrze, tak więc dziękuję wam bardzo, widzowie, za łapki w górę. Możecie też zasubskrybować mój kanał i kanał Emilii, ponieważ filmy codziennie umie o 19.19 u Emilii o godzinie... 18.30. 18.30, więc zapraszam. Tak, może nie pamiętasz. Pamiętałem, tylko chciałem dać ci się również wypowiedzieć, dobra. Dziękuję. Słuchaj, tutaj jest taka skrzynka, dostałem wiadomość od SpongeBoba, przeczytam ją. Przeczytaj. Siema, tu SpongeBob, zapraszam was do mnie do domu, pokażę wam jak mieszkam. Chcę nam ewidencji pokazać jak mieszka. No ja jestem mega zajarany, bo jestem ciekaw co się kryje w wielkim ananasie. Wiesz, to się nadaje do to się nadaje top 10 taki, ciekawych momentów. Tak, tak, co i wiesz, kryje się w ananasie? Co kryje się w ananasie? SpongeBoba. Top 10 Dobsta. Ciekawostek z wszechświata. Co kryje się w ananasie? Pierwsza. Nie uwierzysz. O, nie uwierzysz. Amerykańscy naukowcy w 1997 roku odkryli. Dobra, nieważne, chodź, lecimy. Kurczę, dlaczego jest noc znowu? Dobra, trudno, i tak będziemy w ananasie, więc nieważne, może być noc. Chodź, lecimy zwiedzić ananasa. Mam nadzieję, że jeszcze... Co jeszcze? Że jeszcze nie poszedł spać. Chciałem jakoś zrymować ananasa, ale nie miałem jak. Ty, tam ktoś biega, kto to jest? Czekaj, ląduję tu. Aaa, uważaj! Jezu, jest potworów! O kurde, faktycznie, ale dostałem run, ciosa. Run. Dobra, lecimy do tego, do SpongeBoba. Dobra, uwaga, okay, okay. dobiegamy, dobra. Pum, proszę, SpongeBob! SpongeBob, puść! Yeah. O. Dzień dobry, dobra, czekaj, musimy wejść do środka, mam smoby, goniam. Chodźcie, co jest? Szybko, musimy chodźcie. Wejść! Dobra, jesteśmy w środku. Co chcecie? Co chcemy? No to ty chcesz, ty napisałeś mi książkę, że ponoć chcesz nas zrobić. No tak, no przecież, zobaczcie. No tak, zapraszam was na chatę, wchodzimy. Siema, siema, jesteśmy, co chcecie? Czego tu? Poszedł won. Dobra, my przyszliśmy, prawda, na zwiedzanie ananasa, bo jesteśmy ciekaw, co on tutaj chowa w środku. Poza, no to oczywiście, kawałkiem gąbki. Co my tutaj mamy? Tu jest, możesz oprowadzić. Tu mamy, patrz, telewizor, na którym jest... Mogę usiąść na tym fotelu? No możesz. Siadłem dopiero później i pozwolił, ale bardzo fajne. Co tam akurat leci? Tutaj leci aktualnie. Aktualnie widzę, że są zakłócenia. No, ten... Przez noc. Ty, ma green screena! I tu nagrywam na green screenie. Tu co jest kamera, grane? Ale ktoś mi ją zabrał. Aha, rozumiem. Coś pożyczył. Ktoś pożyczył kamerę, to masz kamerę. Nową. Kurde, wow! Kamera. No, kamera co red. Co to za kamera? Cześć, siłeczko mordeczki. Dobrze. Bardzo fajnie, ze dobra. Ze mną jest Chipson i Toast. Chipson i Toast. Mega. Ale research zrobił, pa, poznaliśmy się wczoraj, on już dzisiaj wie, jakich ksywy miał. Ja jestem ciekawa, czy ja jestem Chipson, czy jestem Toastem ogólnie. Wiesz co, mi się wydaje, że ty jesteś troszkę tym i trochę tym. Ty tak? Jesteś Milkacz. No. Co powiedział? Przepraszam. Milkacz. A Milkacz, dobra, ja co ty zrozumiałeś? Nie, nic, nieważne, przejdźmy dalej. Zapraszam was do mojej kuchni, do mojego świata gotowania. Gacuś! Gacuś nie był ślimakiem! O, to jest kot, okej. Okay. A ty nie macie ślimaków na tym świecie dziwnym. To prawda. Gacuś przeżył transformację. Ale Gacuś też w bajce robił. Tak, on miał. też miałczał, to prawda. Okay. Więc jest Gacuś, dobra, fajnie. Ej, bardzo fajna kuchnia, bardzo tu zielono masz. I masz różowe te... Mega cute. Mega, no. Mi też się podoba. Co dzisiaj ładnie, serwuje kuchnia SpongeBob? Kuchnia SpongeBob serwuje dzisiaj... Po kurczaku. O kurcze, okay, mega. Mega. O kurcze. To było śmieszne, że to wiesz, że kurczaka to się kurczę. O kurcze. A, rozumiem. Patrz. Wow. Łej! No nie rób mi tak, nie podcinaj skrzydeł bliźniemu swemu. Nie po... chyba tam nie wejdziesz.
Nie dasz rady. No dobra, macie rację. Macie rację, to się nie uda. Ja bym chciała spróbować jednak. Ale ja nie wiem, jak to się wskakoczyć. W ten sposób. Wskakoczyć. Ten moment, kiedy Spaczów cię poprawia, bo źle powiedziałaś po polskiemu, a ty jesteś, przypomnij, na jakichś studiach? Polonistyczny. Co jestem taki prześwietlony? Co tu się dzieje? No, na Polon... Ej, co tu się dzieje? Czekaj, bo jestem jakiś, kurde, prześwietlony. Dobra, naprawiłem. Okej, na polonistycznych jesteś. Dobra, gdzie teraz SpongeBob? Tu jest wyjście na dwór? Kurde, bo tu ci ktoś pułapkę zrobił. Uważaj, bo ty znajdziesz tego. Okej. Dobrze, to dobrze. Okej, dobrze, co my tutaj tu mamy jest dalej? To jest moja szafa, gdzie portki zmieniam na te same cały czas. A, rozumiem. Czyli w sumie ma... I love life. Okej, bardzo ważne. Bardzo dobrze jest kochać swoje życie. Zapraszam do góry. Idziemy, oczywiście, że idziemy. Idziecie? Tak. O, tu ma ściany, jakie ma takie, kurczę, takie kultowe ściany. Dobra, co my tu mamy dalej? Zgadnijcie, zepsuliście. Biblioteka. Jezu, ile ty masz książek! Ale super! Ej, i to czytasz te książki normalnie? Dlatego on jest taki oczytany, a ty jesteś taka, prawda, niedokształcona. No, on jest oczytany, on się zna na robocie. Okej, co ty tutaj czytasz? Przygody Koziołka Matołka. Potop Sienkiewicza. Potop? Mega. Krzyżacy i inne takie. O kurde, Iliada i Eneida. Ja nie mogę. Dziady trzecia tu są. O kurde. Pa, coś tam Antygona, kurde. Sofokles. A tu jest jakieś wyjście do góry, co tu jest? Nie. Tam nie można? No dobrze. Idziemy tędy. Dobrze, to tam nie wchodzę. Tam nie można, Emilia. Uszanuj to, że jesteś u kogoś. No dobra, szanuję z panem. Tu został w twarz. Nic nie ma w tej skrzynce, co to jest? Bo to jest szafa. A, patrzę to. Tu już poszliście do łazienki, to jest washing machine. Washing machine. Jo, ej serio, weź to, otwórz się. Ej, faktycznie. Pralkę mam. Kurde, pralkę mam, no. Fajnie. A tu kibelek, już byliście, to wiecie. To fajne. Ej, i wanna, fajnie. Możesz dać mi chwilę? W wannie. Nie mam siły tańczyć. Możesz dać mi chwilę, bo ja potrzebuję. Ale ja śpiewam dla ciebie, a nie mogę ja teraz się kąpać, ale dziwni jesteście, kupy, no to... i myjecie się razem? Masakra. Dobra, SpongeBob nas wyśmiał. To jest zły moment. Dobra. A tu jest moja sypialnia. Ja nie mogę, ale ma łoże. Ty, to, a tu jest dla Gacusia. Dokładnie. Gacuś ma swoje wyro. Patrz, jaki ma widok. Patrz, no, on ma stąd widok na twoją tą. Na czym? Na to coś. Na moją łódź podwodną, która jest nad wodą. Łódź. Łódź. No patrz, no ma znowu szafę. A, no dobra, już wiem, gdzie to jest. Dobra, to jest takie szybkie przejście do biblioteki. A, rozumiem, bo on tak bardzo... On rano się budzi i mówi, ale bym sobie poczytał książkę, że nie ma czasu po schodach zejść, musi drabiną schodzić. Ale to dwa razy szybsze. No tak, no to prawda, no tak, no lepiej tak zejść, nie po książkę. A zapraszam was tutaj. Gdzie? Tutaj jest superancko. Dobra, jakaś drabina, wyjście na górę. Zamykam oczy. Tylko problem jest taki, że ja nie widzę, gdzie jestem, nie? Jak zamykam. Poskocz. Schodź, wyżej, dawaj. Nie, co? Ja nie mogę. Do góry. To czekajcie, jeszcze raz zamykam oczy. Ale Emilia ma otwarte, oszukuję. Nie, ja mam zamknięte. Zamknąłem oczy, nie wiem, gdzie idę. Otwórz. Okej, jestem. Wow, ale ma taras. Ja się opalam. W piątki leżę w wannie. Jak pod parasolem? Nie mam siły tańczyć ani spać. Ej, jak to zrobiłeś? Ja nie wiem. Dobra, ja leżę i się opalam. Okej, ja leżę razem z tobą. Kuptawski, jak chcecie się opalać pod parasolem? Dobra, znowu nas wyśmiał SpongeBob, to jest niesamowite. To jest bolesne jest to, że z nas się tak śmieje. Dobra, nie, bardzo fajne masz to, bardzo fajne to masz. Bardzo mi się jak to podoba. Jak oceniacie domek? No szczerze? Ja uznałam na 10 chyba, 10. Aktualnie chyba najlepiej mieszka z wszystkich. W sensie masz najbardziej taki dom, taki kurczę jakiś taki wyjątkowy. Tak, kurczę, co ja robię? Co się dzieje ze mną? Mam lekka kraksa, nie wiem co się dzieje, dobra, czekaj. Ja pierniczę, chłopca w ogóle tyłem lata. Nie wiem co się tu wydarzyło, dobra, czekajcie, wychodzę na górę. Da się na to wyjść, na górę? Próbuję na samą górę wyjść, da się, ale... To jest jak parkour jakiś. Dobra, uwaga. A ty SpongeBob potrafisz? Bo kurczę, SpongeBob leci za tobą. Ty, on się zna na robocie.
Jakoś to budowałem. No tak, to prawda. Dobra, ja wykorzystam moje umiejętności lotnictwa. Chodź, ja wyszłam. A. Ej, no Szybson! Dobra. No i co, iść prawie patrz, spadł, bo spadł, kurde. Jest! Wow, co on tu robi? Nie wiem. Dobra, zginął. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Przecież gdzie? Skąd tu się zdział? Nie wiem właśnie, on chyba się pod parasolem jakoś uchował. Nie rozumiem tego. Dobra, nieważne. Ej, bardzo masz ładny widok stąd, naprawdę. W sensie, no, kurczę, mega mi się podoba ten dom, naprawdę, mega fajny. No dobrze, no to co, no zwiedziliśmy to wszystko. Może teraz zejdźmy po prostu na dół jak cywilizowani ludzie. Czy chcesz się Emilia zeskoczyć na dół? Nie. Okay. Chcę zejść jak cywilizowani ludzie. Czyli nie w twoim stylu. Nie w moim stylu. Rozumiem, tak, dobrze. Zejdźmy w takim razie na dół. Dziękuję ci bardzo, SpongeBob, za oprowadzenie. Masz naprawdę bardzo fajną chatę. Prawda. I naprawdę z zewnątrz ona wygląda na dużą, a w środku jest jeszcze większa. No mnie prawda. Też to zaskakuje, jak ja to zrobiłem, ale jestem w totalnym szoku. Nie zrobiłam go, naprawdę. On się sam podziwia, on jest po prostu samo zachwyt już popada. Dobra. No, ale patrzcie, to jest takie malutkie. A w środku no nie wiem, czy takie malutkie. No w środku też jest duże, ale... z zewnątrz też jest duże. W sumie jest duże po prostu, nie? No. No dobrze, SpongeBob, dziękuję ci za dzisiejszy dzień. Trzymaj się, miło. Do zobaczenia znowu. Naprawdę masz bardzo fajną chatę. A, bo my przyszliśmy w gości bez prezentu żadnego. Masz. Szyba. A, no żebyś mógł... Akwarium sobie zrób. Dziękuję. O, no trzym się ciepło. Do zobaczenia. Elo. Dobra, Emilia, chodź. Jak oceniasz domu SpongeBoba? Zarąbisty, jest też taki, chce mieć dom. Ja teraz też, żebym mi taki dom wybudował i koniec, kropka. Aha, dobrze. Czy coś mi przerywa, wiesz? Ja muszę kończyć odcinek chyba, wiesz? Nie. Emilia, ciebie nie słyszę, coś mi ciebie przerywa, wiesz? Przerywa mi coś, ja muszę kończyć. Muszę kończyć. Dom Milki. Muszę kończyć, niestety, nie przerywa ci. Emilia, przerywa mi ciebie. Nie słyszę, co mówisz. Nie słyszę, co mówisz, coś mi przerywa. Niestety musimy kończyć. Dobra, leć do siebie na chatę, widzimy się jutro. Elo!